Szokiem do Hiszpania płonie z zamieszki w Hiszpanii zamieszki, jeśli chodzi o Katalonię, wizje przepowiednie realizują się, a więc 2018 rok to był ostatni rok spokoju w Europie, a w 2019 roku robi się już nieciekawie, niebezpiecznie. Dzisiaj na temat Hiszpanii, co się dzieje tak naprawdę w Hiszpanii, praktycznie tutaj, no, rodak przeciwko rodakowi walczy, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknij, że w dzwonach dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie dzisiaj na temat zamieszek w Hiszpanii, Hiszpanii, praktycznie ciąg dalszy tutaj dążeń, żeby do Katalonia odłączyła się od reszty Hiszpanii. Tym razem praktycznie te zamieszki wybuchły na nowo. Ludzie wyszli na ulicę, Nawet do tego stopnia, że El Clasico, a więc mecz pomiędzy Realem, Madryt a tutaj Barceloną został praktycznie, no, stał pod znakiem zapytania, żeby go odwołać. Były specjalne środki ostrożności. No rzecz nieciekawa nie się dzieje, jeśli chodzi o Hiszpanię. Można powiedzieć, że wojna domowa Dzieje się praktycznie w Hiszpanii, a jeśli nie, to po prostu początki tej wojny domowej. Wszystko praktycznie po tym, jak tutaj zamieszki wybuchły w Katalonii, tak? Po tym, jak właśnie Sąd Najwyższy, hiszpański Sąd Najwyższy, skazał dziewięciu regionalnych polityków na 9 do 13 lat więzienia za organizację nielegalnego referendum niepodległościowego w 2017 roku, tak? Wyobrażacie sobie praktycznie 10 lat dostać wyroku więzienia za to, że zorganizowali. Referendum, to ludzie praktycznie tak, przestępcy, nie, niektórzy kradną y, miliony, dziesiątki milionów złotych, niektórzy mordują ludzi, tak? Nie dostają takiego wysokiego w, w, tutaj wyroku, jak to, że zorganizowali praktycznie referendum niepodległościowe 2017 roku, jeśli chodzi o Katalonię, tak? i odłączenie się Katalonii od, od Hiszpanii. E, wiadomo, że praktycznie tutaj te dążenia Katalonii tak żeby od, odłączyć się od Hiszpanii e, to są praktycznie nie od dzisiaj, tak praktycznie od lat. Natomiast rzeczywiście sytuacja była bardzo niebezpieczna w 2017 roku, wtedy zostało przeprowadzone referendum. To referendum okazało się, że większość po prostu tego regionu była za tym, żeby się odłączyć od Hiszpanii, ale Hiszpania tak naprawdę mogłaby przecież powiedzieć: "No dobra, to niech się Katalonia odłączy, będzie święty spokój, oni nie będą mieć takich już tutaj dążej niepodległościowych, bo się odłączą, odłączą, stworzą po prostu swoje prywatne państwo, będziemy mieć święty spokój. No nie, nie, nie. Wcale tak nie jest prosta. A o co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Hiszpania nie chce tak naprawdę, żeby odłączyła się Katalonia, ponieważ Katalonia generuje ogromne wpływy, jeśli chodzi o budżet Hiszpanii, ogromne wpływy po prostu, jeśli chodzi o PKB. Tam chyba 60% bodajże procent to było o PKB pamiętam jak przedstawiałem tą historię dwa lata temu, no ale jest to w, w każdym razie bardzo duży wpływ, tak? Można powiedzieć, że no, Katalonia jest takim motorem napędowym, jeśli chodzi o Hiszpanię, budżet hiszpański, no nie chcę mówić, że oni praktycznie w 90%, tak? Ale w dużym stopniu, więc to Hiszpanii praktycznie nie jest na rękę. No i ludzie wyszli na ulicę, możemy przecież zobaczyć w tego wszyscy filmiki, tak? No mnóstwo praktycznie Polaków jest szokowanych, bo przecież Polacy uwielbiają, kochają Hiszpanię, jeździć tam na wakacje. Do Barcelony i w ogóle, no a teraz widzę praktycznie jak na w Hiszpanii, na ulicach, dzieją się wojny domowe, tak? Ludzie walczą po prostu tutaj z władzą, z policją, są pałowani, tak? Tutaj jest gaz po prostu rozpylany i tak dalej. No, pacyfikacja, wiem jak to wszystko wygląda co chwilę można zobaczyć takie fragmenty filmików na Twitterze, na YouTubie, na różnych po prostu mediach społecznościowych. Natomiast to jest tak naprawdę inna sprawa, ponieważ jest to jest to jakby kwestia tego, że w ogóle w Europie dzieje się nieciekawie, tak? Dzieje się ciekawie. Ostatnio po prostu pojawił się też taki artykuł, że na przykład Holandia, rząd holenderski będzie chroniony, chroniony przez wojsko, podczas kiedy będzie się po prostu poruszał, tak? Podczas poruszania się praktycznie po mieście, żeby czasem po prostu ludzie, cysy, tak, nie zaatakowali tutaj członków, przedstawicieli rządu. Także widać, że coraz bardziej tutaj ci politycy tak odchodzą od społeczeństwa, mieli być po prostu tutaj tak głosem tego społeczeństwa, działać na rzecz społeczeństwa, odchodzą po prostu od tego społeczeństwa, a działają na, na swoją po prostu tutaj czy korzyść, czy po prostu na swoją rękę. No, i coraz większy jest rozdźwięk, tak? Rozdźwięk. No, tutaj, jeśli chodzi o tą Hiszpanię i Katalonię, to tam jest po prostu bardzo mocne są wpływy, tak? Eee, tak powiedziałem, jeśli chodzi finansowe Katalonię, ale też po prostu ogromne tak naprawdę tutaj, e, no, Hiszpania w dużym stopniu bardziej jest uzależniona od Katalonii niż Katalonia od Hiszpanii. Tak to można po prostu pokrótce powiedzieć. Natomiast to jest też swego rodzaju precedens, ponieważ gdyby do tego doszło, żeby Katalonia się rzeczywiście odłączyła, no to jak taką Katalonię tu traktować? taką osobną? Byte osobne państwo, a co na przykład z Unią Europejską. Jakby też Hiszpania i inni politycy boją się tego, że Hiszpania dokona, dokona precedensu, za którym pójdą praktycznie kolejne państwa, tak? Czyli na przykład w Polsce mamy śląsk, tak? śląsk gdzie po prostu mnóstwo ludzi, obywateli deklarowało, że oni mają obywatelstwo śląskie, tak? bo dajże się, się nie mylę, e, tak, że oni po prostu tutaj deklarowali swoją e, tak naprawdę, można powiedzieć, ojczyznę w ojczyźnie. Nie mówię, że akurat u nas by też doszło do takich działań, żeby on się odłączył od Polski, ale na pewno są po prostu takie regiony w praktycznie w każdym kraju, które mają bardzo mocne tutaj, tak, dążenia niepodległościowe i to by było niebezpieczne, tak, niebezpieczne dla funkcjonowania właśnie Unii Europejskiej, tak. Też te srogie kary, 10 lat za samo zorganizowanie referendum, ludzie, jakby oni jakiś pucz dokonali, wojskowy przewrót, po prostu, tak, jakby ci ludzie za to, że zorganizowali referendum, to Przecież zorganizowali referendum, czyli na dobrą sprawę to, co wszyscy wiedzieli, tak? Jaka jest, jakie są nastroje w Katalonii, że większość jest za tym, żeby się odłączyć od Hiszpanii, tak? To też jest znak, stawia pod znakiem zapytania demokrację, tak? Unia Europejska, no bo z jednej strony mówimy o demokracji, głos większości i tak dalej. No to jak to traktować, skoro na przykład Katalonia w większości zagłosowała podczas tego referendum za to, żeby odłączyć się od reszty Hiszpanii, a jednak nie została odłączona, tak? Czyli gdzie jest demokracja, tak? Czyli to jest w jakiś sposób pogwałcenie tej demokracji, no bo. Bo po prostu głos ludu nie został wysłuchany, powinien się odłączyć, tak, na bazie właśnie tej demokracji. Oczywiście nie powinien to być taki proces, który by przebiegł, przebiegł z dnia na dzień, tak, nagle po prostu rogatki postawią i powiedzą, nie, teraz to jest Katalonia, nie wpuszczamy nikogo, tak, to jest cały proces skomplikowany, odłączenia, powstanie nowych urzędów, funkcjonowania, powstanie głodu, a hymna i tak dalej, hymnu, ale rzeczywiście taki proces powinien nastąpić, tak, zgodnie jakby tutaj z zasadą demokracji, tak, no, nie, nie, ciężko jest mi powiedzieć, tak, czy, czy rzeczywiście tutaj Katalonia powinna wyjść, czy też nie, no bo z drugiej strony, to Hiszpania też straci po prostu część terenu. To może po prostu wpłynąć na, na budżet, gospodarkę Hiszpanii. Natomiast przyjmując zasadę demokracji, tak, głosu społeczeństwa, Vox Populi, to, to po prostu tutaj rzeczywiście do tego nie doszło, tak. Znaczy tak, władze Hiszpanii panicznie bały się tego, żeby właśnie takie referendum zostało przeprowadzone, tak. Natomiast władze Katalonii doskonale wiedziały, jakie są nastroje społeczne i wiedzieli, że referendum te przeprowadzą prze, prze, prze i że po prostu wygrają w tym referendum. Zresztą pamiętam taką sytuację tam, nie pamiętam, jaki to był polityk, ale jakiś, jeden z kluczowych polityków właśnie tej Katalonii, on zaraz praktycznie po tym referendum... Zaraz go po prostu zatrzymały służby, tak. Został przewieziony, internowany, był tam, i tak dalej. Potem ludzie protestowali, żeby go wypuścić. No ale ostatecznie, potem te, można powiedzieć, te głosy przycichły, albo też media po prostu nie wszystko przekazywały w Polsce. Natomiast rzeczywiście Katalonia dalej ma te dążenia niepodległościowe. Katalonia chce po prostu być niepodległa, a Hiszpania, reszta Hiszpanii nie chce jej na to pozwolić. No właśnie, no i teraz może się okazać, że tak naprawdę za Hiszpanią pójdą kolejne państwa, tak? Pójdą praktycznie kolejne państwa. Też mamy przecież na przykład tutaj mnóstwo uchodźców poszczególnych państwa. Gdyby oni zaczęli się buntować na przykład, żeby stworzyć państwo w państwie, albo na przykład tutaj grupy imigrantów, którzy tworzą po prostu w niektórych miastach praktycznie dominują, tak? Gdyby oni zaczęli po prostu mówić, że chcą stworzyć państwo państwie, to zobaczmy sobie, że to jest bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania tak, całego systemu w Europie, ten cały, całej Unii Europejskiej. Także Hiszpania jest taką po prostu soczewką, na którą warto po prostu spoglądać, bo daje też odpowiedź na inne takie działania niepodległościowe w innych państwach, tak? Na przykład na przykład Polacy mogliby też powiedzieć w Wielkiej Brytanii, tak? Nas już jest tu kilka milionów, chcemy stworzyć po prostu państwo polskie, tak, właśnie w Wielkiej Brytanii. Żeby po prostu było, bo nas jest tak dużo po prostu w, w Polaków w Anglii, też to mogły być takie na przykład e, głosy. No ale to, to wiadomo, tak tutaj nie wiem, czy to by się zrealizowało, bo wtedy by musiało być warunki, które panują w Polsce, w Anglii, a ludzie, którzy mieszkają w Anglii, bardzo sobie cenią to, że na tych warunkach prawo i tak dalej, wszystko, co z angielskie. Także tak by tutaj sytuacja wyglądała. No, Katalonia jest bardzo niebezpieczna, bo ten rozlew krwi może się rozlać praktycznie na kolejne państwa, tak. Poza tym Hiszpania jest ogromne bezrobocie. Hiszpania jest piękna, jeśli chodzi o Madryt, jeśli chodzi o tutaj właśnie, jeśli chodzi o właśnie o o Barcelonę, natomiast trzeba pamiętać, że to są takie wizytówki turystyczne, poza tymi po prostu to mnóstwo ludzi czeka w kolejkach do rzędu pracy, ogromne bezrobocie Hiszpanie, e, znaczy z Hiszpanii ludzie po prostu wyjeżdżają za pracą do innych krajów, nie jest tak wcale kolorowe, jakby się mogło to wydawać, e, tak? natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o warunki, klimat i położenie, na pewno przepiękny kraj świetne warunki, warunki geograficzne natomiast jeśli chodzi o bytowe, to już tak nie, nie jest tak kolorowo nie jest tak kolorowo i rzeczywiście no e, tutaj no e, może być też tak na przykład, że w Hiszpanii zaczną protestować e, tutaj części pozostałej, części tej Kat Katalonii, poza Katalonią, tak, na przykład ze względu na warunki, no bo to się pogorszą praktycznie te warunki, także no to może być efekt domina, od Hiszpanii, od Katalonii się rozpocznie, a będzie szło na, na kolejne państwa. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, jestem ciekaw waszej opinii, to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Klik tak, że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się